Witam, witam wszystkie kryptoświry, maniaków zdecentralizowanych projektów z tej strony, Konrad z grupy zdefiniowani.pl. Słuchajcie, lecę dzisiaj do Was z ważnym filmem, myślę, że ważnym dla tak naprawdę wszystkich, którzy działają sobie na rynku DeFi, działają na różnych chainach, a w szczególności poszukują bridge, czyli most między chainami, a zwłaszcza most do sieci Kronos, do Kro. Z tym mamy wielkie problemy, z tym jest ciężko, jeżeli chodzi o znalezienie odpowiedniego narzędzia. Myślę, że właśnie takie narzędzie, słuchajcie, znalazłem. Jest to Evo DeFi. Jest to nowy bridge, który właśnie działa i to działa świetnie na mainnecie Kronos. Pokażę Wam w tej chwili tutorial, w jaki sposób zrobić transfer z sieci Binance Smart Chain, czyli BSC, bezpośrednio do Kronos. Lecimy w takim razie, słuchajcie, pierwszą rzeczą, którą musimy zrobić, to jest połączenie naszego portfela. Ja go łączę bezpośrednio przez MetaMask. Jesteśmy już połączeni. Słuchajcie, pierwsza rzecz, którą robimy w tym momencie, jakby mamy sieć Binance Smart Chain, natomiast możecie wybrać spośród tych tutaj dostępnych, które chcemy jakby połączyć. No i wybieramy sobie opcję, do kogo chcemy wysłać, na jaką sieć chcemy wysłać sobie te środki. Ja oczywiście będę testować to na sieci Kronos. Mamy już tutaj Kronos ustawione. I słuchajcie, co jest najważniejsze? Każda transakcja, która realizowana jest na tym bridge'u, dają nam bonus 2 kro do każdej transakcji. I jest to bardzo ważne, ponieważ w tej chwili nie możemy przelać naszych Kronosów na sieci BSC do sieci Kronos, z racji tego, że nie ma wersji na Binance Smart Chain tokenu KRO. Tym samym zawsze był problem, że nasze tokeny, które wysyłaliśmy w innym tokenie, czyli tak jak tutaj mamy USDC, ETH czy USDT, które pojawią się na sieci Kronos, wszystko było pięknie, natomiast nie mieliśmy opłaty na opłatę tokenu KRO, dzięki której moglibyśmy zamienić sobie bezpośrednio później na swapie na sieci Kronos tych USDC czy USDT już na Kronosy, które są bardzo często gdzieś tam wymagane, no i przez nas jakby poszukiwane, jeżeli chodzi o różne projekty. Słuchajcie, tak więc świetna rzecz, niesamowity bonus od nich, który wielu nam pomoże w przypadku właśnie robienia transferu z sieci BSC do Kronos. No i wybierzmy sobie, ja tutaj w tym momencie testowo przygotowałem sobie USDC, które mam już w tej chwili zakupione. Minimum transakcji, jakie może być zrobione w przypadku tego bridge, to jest 11,5 dolara. A przepraszam, słuchajcie, czekajcie, chyba że uwzględniłem. Dobra, mamy 11,5 dolara i teraz miejsce recipient. Tutaj wklejamy nasz adres portfela, na który chcemy przelać środki, tak więc sprawdźcie, jaki jest tutaj wklejony docelowo. Domyślnie powinien być tutaj wskazany adres, pod który podpinamy nasz portfel, czyli na ten adres na sieci Kronos wejdą nam pieniądze. Słuchajcie, w tej chwili to, co robimy, podaliśmy sobie wartość tego przelewu. Oczywiście skasują nas 1,5 dolara, jeżeli chodzi o fee, ale nieważne, słuchajcie, ważne, że mamy ten bridge. Dajemy approve USDC. Potwierdzamy. Chwilę czekamy. OK. I wysyłamy, słuchajcie. OK. Czekamy na potwierdzenie. Czekamy, czekamy, oczywiście sieć swoje mieli. OK, poszło. View deposit info. Mamy informację. Hash transakcji. Czekamy na potwierdzenie. Słuchajcie, ja w tej chwili zatrzymam film, żeby nie bez sensu nie przedłużać i wrócę do Was, jak już będzie po transakcji tokeny na sieci KRO. Dobra, słuchajcie, wracam. Transakcja została zakończona pomyślnie. Proces trwał około 3 minut. Przechodzimy, słuchajcie, ja już przeszedłem bezpośrednio na sieć Kronos i zobaczcie, mamy 2 kro i w naszych asset, z tym, że nie mam tutaj dodane, 9,5 dolara, które wchodzi, 9,95 dolara, które weszło w USDC. Jeżeli chcemy zmienić te USDC bezpośrednio na Kronos, wchodzimy sobie na MM Finance. Co my mamy z tym MM Finance? Czyżby jakiś problem?
No nieważne, słuchajcie, zaraz nam odpali ten MM Finance, może u mnie problem z internetem. Ok, jesteśmy już na MM Finance, słuchajcie, przechodzimy sobie na trade. Portfel podłączony. Okay. Trade. Trade now. Coś tam, dobra. Mamy nasze CRO, USDC, pyk, enable USDC. Oj, widzę MM Finance poniżej dolara 30, no. Zobaczymy, czy to chwilowa korekta, czy coś mocniejszego. Dobra, USDC mamy już zatwierdzone. Czekamy na MetaMasku. 1,76. Ok, swap. Poczekamy chwilę. Słuchajcie, no dla mnie świetny temat, tak? To był problem, jeżeli chodzi o sieć Kronos. Nie byliśmy w stanie porządnie, szybko i bezproblemowo zrobić bridge z sieci Binance Smart Chain na CRO. Proszę bardzo, 24 CRO na portfelu. Słuchajcie, link do samego bridge znajdziecie bezpośrednio w opisie pod filmem. Zapraszam też na naszą grupę zdefiniowani.pl, link do grupy na Telegram bezpośrednio w opisie. Tak więc słuchajcie, tyle z mojej strony. Myślę, że znaleźliśmy zajebiste narzędzie, które pomoże wielu z nam, nie tylko na sieci Kronos, ponieważ mamy tutaj wiele mainnetów. Będziemy testować. Projekt jest po audycie, przynajmniej RugDoctor na tą chwilę. Tak więc myślę, że spokojna głowa. Testujcie, dajcie znać w komentarzach, jak wypadają wasze swapy, jeżeli chodzi o bridge. No i tyle z mojej strony. Słuchajcie, trzymajcie się do następnego filmu. Hej.